Umowy najmu, które negocjujemy bardzo często z dużymi galeriami handlowymi, zawierają rzesze postanowień, które w stosunku do kodeksu cywilnego znacznie pogarszają naszą sytuację. Oznacza to, że my negocjując umowę i godząc się na pewne zapisy, pogarszamy swoją pozycję, swoje prawa i swoją sytuację prawną versus to, co zaproponował nam ustawodawca. Dzieje się tak dlatego, że mamy zasadę swobody umów, zasadę autonomii stron i tak naprawdę ustawodawca pozwala nam dowolnie się umówić i dowolnie ukształtować umowę najmu. Zgodnie z zasadą chcącemu nie dzieje się krzywda. Naprawdę bardzo często krzywdzimy siebie i bardzo precyzyjnie dopowiadając pewne szczegóły w umowie, robimy to w sposób nieudolny lub też bardzo dotkliwy dla siebie w przyszłości. Musimy pamiętać, że galerie handlowe, jako ogromne koncerny, które mają doświadczenie międzynarodowe, mają w swoim portfolio tyle zdarzeń prawnych, których my jeszcze nie doświadczyliśmy w Polsce. I w umowie najmu, które proponują nam galerie, są już zaszyte scenariusze na zdarzenia, które pojawiły się gdzieś na świecie i na te scenariusze są już zaszczepione szczepionki na tę okoliczność, aby chronić wynajmującego, a nie najemcę.